chcę ujawniać wszystkich szczegółów, ale no, przygotowujemy się taktycznie bardzo mocno, wykorzystując ten czas, jaki mamy. Znamy doskonale system gry przeciwnika i chcemy odpowiednio utrudnić im realizację tego swojego systemu. Sami też myślę, skupiamy się na tych elementach w ofensywie, które możemy wykorzystać, aby wykorzystać słabości trefla. No, mam nadzieję, że ten czas, ten długi czas, jaki mamy między ostatnim meczem a meczem z treflem, wykorzystamy. Czy zawodnicy, którzy pauzowali ostatnio, doszli już do zdrowia, czyli Seidheim i Darden Berisha, czy zagrają z treflem? Znaczy tak, w ten sposób, no nie trenują jeszcze z pełnym obciążeniem i trudno mi na chwilę obecną wyrokować, czy będą do dyspozycji trenera. Myślę, że Darden tak, to sobie trudno powiedzieć. Jeszcze jedno pytanie o nowych graczy. Harrington jest, czy nie dojechał? W takim razie pytanie, kiedy dojedzie i pytanie o Pinarda, jak on wkomponowuje się w drużynę? Jeśli chodzi o Harringtona, to powinien być dzisiaj i mam nadzieję, że pomyślnie przejdzie testy. To jest pierwsza sprawa, a jeśli chodzi o Pinarda, no to bardzo dobrze wkomponowuje się w drużynę. Myślę, że przez chłopaków przez nim został bardzo dobrze przyjęty. Natomiast jeśli chodzi o nasz system i to, jak pracujemy, no odnajduje się z nim bardzo dobrze. Najważniejsze, chłopaki go bardzo dobrze przyjęli. Świetnie realizuje i przyswaja to, co robimy tutaj wspólnie z drużyną, także no, wkomponował się bardzo dobrze. Jeszcze zapytam o Harringtona, bo powiedział Pan o tym, że musi przejść stosowne testy. W takim razie, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zdąży być zgłoszonym, to znaczy będzie zgłoszony do ligi na mecz strefy, tak? Tak, na pewno jeżeli te testy wypadną pomyślnie, zdążymy go zgłosić, z tym, że no, będzie mało czasu do tego, aby go w zespół wkomponować. Chociaż zrobimy wszystko, aby też już w tym meczu mógł zadebiutować.